Ale za mną dużo książek. O, a tutaj jeszcze więcej. Muszę wszystkie posegregować od alfabetycznie. Na początku A, później B, C, D i cały alfabet. Okej, okay, tu już jest przyszykowane. W tym momencie skończyłem lekcję z uczniami. O, właśnie akurat dzwonek. I witajcie! Siemanko! W tym momencie udam się do pokoju nauczycielskiego, ponieważ dyrektor tej szkoły, w której uczę tutaj, poprosił, jest jakieś zebranie, nie wiem odnośnie czego. Dzień dobry, witam dyrektora. Dzień dobry, witam panie nauczycielu Laki. Ja chciałem dzisiaj natoczyć bardzo ważną rzecz. Tutaj jest rodzic jednego z naszego ucznia, który bardzo dobrze się sprawuje w naszej szkole, ma same znakomite oceny i dzisiaj dajemy mu dyplom, ponieważ jest bardzo dobry. Proszę go podpisać i proszę mu go wręczyć, ponieważ za dobre sprawowanie nagrodzimy takich uczniów w naszej szkole. Naprawdę mój syn jest takim dobrym uczniem w waszej Podpisuję, szkole? proszę bardzo. A co on takiego robi? Z matematyki jest dobry, czy z polskiego, czy z czego? Tak, reprezentuje dumnie całą szkołę na konkursach z matematyki i z wszystkich innych podstawowych zajęć. Gratulujemy, Kurczę, gratulujemy, gratulujemy. to dziękuję No, bardzo, jestem panie bardzo Laki, dumna z mojego syna. ma pan już wolne, bo pan już dzisiaj od samego rana, od 8 w szkole, cały dzień z dziećmi, to może naprawdę główkę już boleć. Proszę jechać do domu, odpocząć. Dobrze, Gdzie już pan odpocznę. skończył To pracę? dziękuję dyrektorze, ale dzisiaj miałem naprawdę dzień, no trochę przedłużył mi się dzień. Nie wiedziałem, że tak długo będę, która jest godzina? No byłem od 8 do 16, wyobrażacie to sobie? Od 8 do 16. Wracam właśnie do domku, a wy jeśli nie zapomnijcie w tym momencie kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem i dołączcie tym samym do mojej super mega drużyny Lucky Team. Okej, wracamy do domu. Tutaj przyszykowane, o, rowery przyszykowane, Franek tutaj widzę już Tata, jest tata, przygotowany. tata, powiedz mi, pójdziesz z nami na rowery ze mną i z Lakusiem, bo chcemy iść na rowery. No wiecie co, ja właśnie wróciłem ze szkoły i no dzisiaj O. od 8 do 16 byłem w szkole. Wolę sobie dzisiaj posiedzieć w domu sobie chyba spokojnie. Tata, No ale wiesz co, dobrze. bo ja byłem przed chwilą w garażu i w ogóle nie ma napompowanych rowerów, nie nasmarowane. No jak to? Bez przygotowania, no a obiecałeś nam, że No będziesz szedł z właśnie, nami. napompujesz nam tylko przynajmniej, otworzyłem już ci garaż. wiecie co, nie, no to no tak, przecież wczoraj wieczorem o tym dyskutowaliśmy. Podjedźcie tutaj na mechanika. Ja tutaj od O. dołu sprawdzę. Jeszcze troszeczkę podejdź, jeśli możesz, do tyłu. Dobra, tutaj Okej, podjeżdżam. dobra. Zobaczcie, Jak tam wszystko w widzisz, jak tam porządku? Przerzutki, łańcuch, wszystko w porządku? Z oponą wszystko dobrze, przerzutki również. Dobra, tego już możecie wziąć, ten już naprawiony jest. Okej, Dobra, dobra, dobra. to wyjeżdżaj, Franuku, Już Franku. tutaj Ja wyjeżdżam. podjeżdżam drugim. Podjedź drugim i tutaj już to będziemy mieć załatwione tą sytuację. No, ja Okej, właśnie odpocznę dobra. sobie w domku i okej. Dobra, tylko weźcie kaski ze sobą, ochraniacze i możecie jechać na rower i nie jeździcie po ulicach, po samych drogach Dobra. rowerowych. Dobrze, Okej, to dobrze. czekaj. To ty już iść, tata, odpocznij na spokojnie. My się już tutaj załatwimy. Ło, Tylko po drogach ostrożnie. rowerowych. Łup! Ło. Papa, tata. Papa. Ostrożnie, okej, dobrze, zamykamy drzwi. O. Ale spokój, spokój, cisza. Wracam w końcu do domu. Muszę się wypakować, bo dużo podręczników wziąłem ze sobą dla dzieci, żeby się pouczyli. Właśnie tutaj alfabetycznie je układałem. Tu jeszcze odłożę książki z matematyki i przyrody. A tutaj co? Przecież to są dyplomy uczniów. To nie wiedziałem, że moje dzieci też zdobyły dyplomy najlepszych uczniów w szkole, ale super, to im to podpiszę i im to wynagrodzę. Okej, tutaj właśnie. Ktoś do mnie puka? O! Dzień dobry, panie Laki. Pamięta pan mnie ze szkoły? O, to córka zdobyła ten dyplom za najlepszą Właśnie uczennicę.
Właśnie tak, tylko że ja dzisiaj wyjeżdżam na taką wycieczkę i właśnie nie mam z kim dziecka zostawić. Wie pan? Aha. I czy mam taką prośbę, czy pan by mógł zająć się moim dzieckiem? Ona potrzebuje tylko 3 razy dziennie witaminki i wszystko. Tylko 3 razy dziennie po pięć. Ja rozumiem. No tak, ja mam. O, pani zobaczy, ja mam tutaj pod opieką dwójkę swoich maluchów. Franek i Lakuś. Pan się zajmie tym. No jestem. Po szkole właśnie wróciłem, no ale dobrze, niech będzie, zajmę się. Okej. Okay. Bawić. Tutaj bawić. Tutaj mama pokaż, tutaj wszystko gdzie co się znajduje, tutaj jedzonko, tutaj lalki, bawić. Tutaj, no bawić. Tak, to tutaj wszystko jest przygotowane. A to tutaj co jest tu jest? Właśnie tu jest jej ulubiona zabawka. Taka tutaj tam jest. To jest coś w środku. Świat. To widzę taki podobny do bedroka jest ten, ale co tam za świat jest? Widzę tam jakieś drzewko malutkie, jakieś tam małe domki są, ale fajne. Bawić. Tutaj się będziemy bawić. Moja ulubiona zabawka to jest właśnie ten dom dla lalek tutaj. I tutaj są moje ulubione zabawki, ale no nie moja zabawka ulubiona. Moja ulubiona zabawka. A ty znasz, ty znasz może Lakusia i Franka? Może oni by tutaj przyszli? O, Lakuś, zobacz, no, to... Jestem! O, Lakuś, cześć Lakuś. Moja ulubiona zabawka. Gdzie moja zabawka ulubiona? Nie, mojej ulubionej zabawki w domu dla lalek. No tu jest masz nie domek dla lalek. To co, zgubiłaś zabawkę? No nie mam swojej ulubionej zabawki. Ona czasami ma tak, że ona lubi wychodzić z domu zabawek i lubi i sobie po prostu wychodzić. Jej tutaj teraz nie ma. Wejdziecie tam jej poszukać? Słyszeliście? Chcemy pomóc tutaj znaleźć zabawkę? To napiszcie w komentarzach. Zabawka. To wtedy znajdziemy ją jakoś. Wiesz co? Zabawka. Muszę pójść po swojego znajomego, żebyś została pod czyjąś opieką starszej osoby. Ja pójdę po dużego swojego znajomego i zaraz tam wyjdziemy dla domu Klolaj, tylko dobrze. Jak ja się tam zmieszczę, przecież to jest niemożliwe. Tutaj. To ja tu wejść. Poczekam, ja tu poczekam z Kaśką i ten, a ty leć po dużego, okej? Okay? Dobra. Dobra, to bawić tutaj. Lakuś, chodź się bawić tutaj. Duży. Bawić, będziemy się bawić. Duży, jesteś tutaj? Puk. Duży. Oj, te auta różowe tutaj, sąsiadki pewnie. Jak widać tutaj hantle, no to wiadomo kto ćwiczy. Mam sprawę. Duży, chodź. O, jesteś tutaj. Ale super. Siemanko, ziom. O, biegasz? Tak, no przybiegłem właśnie w tym momencie, bo miałem trening w ogóle. Wiesz co, chodzi o to, że muszę się przypilnować tutaj Kasią i muszę pomóc znaleźć właśnie w domku dalek jej zabawkę. Czy przypilnowałbyś na chwilę? No dobra, bez problemu, przypilnuję. No Kaśka, będziemy się bawić spokojnie. Laki, gdzie moja zabawka? Ja chcę moją zabawkę i chcę się nią bawić. Dobra, Laki, ty już leć tam do tego świata dla lalek i szukaj tej zabawki. Ale jak ja tutaj się zmieszczę? Nie ma jak. No ma jak. Ej. Gdzie tam? Jestem tutaj. Ja... Czyli co? Zmniejszyłem się do rozmiarów, że trafiłem do tego świata lalek, ale... Tu jest taka jakaś czarna otchłań. Ciekawe. O, ej. Cześć, jestem. Poznajesz mnie? Nie, jesteś jakimś żółtym. Nie wiem, kim jesteś. Jak nie wiesz? Ja jestem Kubuś Puchatek, ten od miotku. Patrz, jaki mam brzuszek. Kubuś Puchatek? Lubisz miód? To ja, znamy Kubusia Puchatka, ale w porządku. Czyli tutaj się. Słyszałem domek dla lalek, tak? Tak, właśnie tu jest domek dla lalek i popatrz, tu jest no wszystko. Mamy tyle domów, w każdej mieszka lalka, ale... Bo szukam zabawki jej, właśnie przyszedłem tutaj, żeby małej Kasi pomóc zabawki znaleźć i nie wiem, czy jest tu jakaś może taka lalka, może chyba Barbie to się nazywała? Wiesz co, musisz mi pomóc szukać miotków, wszystkie miotki w tym świecie dla lalek. Musisz mi znaleźć. No to już tutaj jest jeden. O, jeden. A,
A jeszcze reszta? O, widzę, kolejny. A, widzisz, pszczoły produkują pyszny miodek. A jakie mam? Tam coś widzę jakieś, że muszę poprzeskakiwać, żeby dostać się. A tutaj co? Przecież mogę tu normalnie wejść. Wow, myślałem, że tu nie mogę wejść. Ej, wiesz co, bo popatrz. Widzisz dookoła tutaj ten domek dla lalek cały jakiś jest, już psuje się. Popatrz, tutaj pękają ściany normalnie z jednej strony. Chodź, zobacz. Już. Poczekaj, no właśnie muszę... Leć tam po ten miodek, ale zobacz do tyłu. Obróć się. Aha, widzę pęknięcia tutaj jakieś. Chyba nam kłapouchy uciekł w ogóle z naszego świata i trzeba go znaleźć jak najszybciej. Kłapouchy? To tutaj też na naszym serwerze jest kłapouchy. To poczekaj, ja zbiorę ci te miotki. Widzę tam jeszcze... O, stąd już widzę wszystkie. Jeszcze 3 mi zostały do uzbierania. No, okej, 3? Jeszcze 3? To ja myślałem, że ty jesteś szybszy. Ale tam widzę na domku jeszcze jest. Na domku, popatrz. No dobra, to jeden, ten. To już ja ci pomogłem w uzbieraniu, to trzymaj. Tak, okej. Dobra, wszystko jest w porządku. I teraz musimy poszukać zaginionej lalki. Gdzie ona jest? Ej, o! Wszedłem w tą szczelinę. Duży, Kasia, jesteście tutaj? O! No, Kubuś? Właśnie Kubuś Puchatek jest z tobą, no. Ja mam te miotki, ale wiesz co, musimy teraz poszukać tego kłapouchego. Gdzie on się w ogóle podział? Ej, ale czekaj, bo ty jesteś zabawką, tak? Wyszedłeś teraz z domku dla lalek Kasi, a mieliśmy znaleźć Kasi lalkę, to co, kłapouchy będzie wiedzieć coś na ten temat? No, raczej tak, bo to może jej ulubiona zabawka, ten kłapouchy, co? Ha. Może tego szukamy? A, no to chodź, a czyli on tutaj musiał przejść przez tą szczelinę tak jak my, musimy przeanalizować sytuację i jest tutaj w świecie naszym prawdziwym, na naszym serwerze, także zabawka chodząca, to gdzie by poszła na początku taka chodząca zabawka? Wydaje mi się, że no, kłapouchy lubi cukierki, lubi ciastko, tak jak ja, Kubuś Puchatek, czy lubi miodek, no to chodźmy może do cukierni się przejdziemy, co? No dobrze, a kto z was lubi słodycze? Napiszcie w komentarzu, jesteśmy ciekawi. Kubuś Puchatku, a ty to normalnie... Ma pomarańczowy rowerek, taki jak miód. Ty normalnie umiesz je prowadzić tym? Ale super. To dawaj, lecimy. Tutaj jest chyba cukiernia na rogu, nie? Uhu! No jest tutaj cukiernia. Ale co ty tutaj kupujesz miodek? Przychodzisz tu miodek kupować? Dzień dobry, witam pana cukiernika. Jest kłapouchy tutaj, może gdzieś szukamy kłapouchego? Dzień dobry, chodzi wam o takiego fioletowego, takiego miśka fajnego, tak? On tu przed chwilą był i kupował najdroższy miód, jaki tylko tutaj mam. Poszedł gdzieś, musicie go poszukać, on tu przed chwilą wyszedł, on nieopodal tu powinien gdzieś być. Ej, to Laki, to chodź, może gdzieś się w krzakach schował, bo to jest taki chyba słonik, nie? Trochę, albo osiołek. No, coś takiego. Choć może wiem co, na pewno go zaciekawiła ta duża skrzynka, bo pewnie pomyślał sobie, że może tam jest dużo ciast i duży jakiś magazyn czegoś. Wydaje mi się, że tam musimy się udać. A tutaj zobacz, jeszcze cię oprowadzę przy okazji. Uczę WF-u na świeżym powietrzu. Jest tutaj pewna taka siłownia, którą zorganizowaliśmy z uczniami. Słyszysz? Słyszysz to? Gdzieś to jest blisko. Popatrz do tyłu, obróć się. Widzę. Tutaj schowam ten miodek, ale ten prezent jest za mały, żeby ten miodek tutaj schować. Kubusiu, czy to jest ten kłapouchy? Czy on ma miodek? O jakim prezencie on mówi? Ten miodek się nie schowa do tego tutaj, do tego prezenciku. On jest za duży. Laki, zapomniałem. Ja miałem wczoraj urodziny. To wszystkiego najlepszego. Jak ja to teraz Puchatkowi dam? Przepraszam, kłapouchy i Kubuś Puchatek, musicie pójść ze mną i wrócić do tego bedrockowego domku dla lalek. Dobrze, Kubuś Puchatek, wszystkiego najlepszego, ty masz urodziny, dzięki. Nie umiem tego zapakować, masz tutaj miodzik, weź sobie. Ale fajnie, dzięki kłapouchy, bardzo fajny prezent, na pewno mi się przyda.
Kurczę, macie ale pomysł, super. Macie pomysł, jak możemy teraz zalepić ten domek dla lalek, bo ja przez te dziury, on się nam cały zapada, ja przez te dziury wyszedłem. Niby ten bedrock jest taki niezniszczalny, ale się ten kruszy. Jest pewien Kilof, który potrafi wykopać bedrock. Wczoraj w ogóle też ja z Lakusiem i Frankiem, słuchajcie, zrobiliśmy taką bazę pod mapą. Pod mapą się przechodziło i się wchodziło do takiego bunkra właśnie z bedrocka i znaleźliśmy Kilof, który potrafi normalnie wykopywać bedrock. No, okej, ale tu są fajne rzeczy, jakaś zbrojka bedrockowa, Kilofy do bedrocku. Ale mam dużo serduszek. A idź cały czas do przodu, zobaczymy, może podłoga się zmieni w bedrock. No dobra. To? Ty. Co? Dobra, to weźcie ten Kilof, odbudujemy wasz domek i naprawimy wszystkie te, tylko chciałbym, żeby też Kasia była zadowolona, jakby chodźcie, wracamy. Ale mam super zbroję bedrockową, wszyscy na serwerze będą normalnie zadowoleni. No i tak sobie idziemy, jak widzicie nawet nie zdążyłem pójść do swojego domu, pooglądać telewizji, tylko od razu coś się dzieje, no widzicie, super przygody razem ze mną i razem z wami. Dobra, wchodzimy. To wchodzimy tam. Teraz tu musimy zalepić to wszystko bedrockiem, te wszystkie dziury, bo naprawdę... Właśnie tutaj macie ten bedrocka, bierzemy i zalepiamy wszystkie możliwe dziury. Okej, ja wam pomogę wszystkim, bo ja... Czyli zdobyliście ten Kilof? Nawet. Zdobyliście ten Kilof, który był potrzebny? Tak, ja tutaj ci go ten daję też. Możemy go jakoś tutaj zalepiać, nie wiem. Ale to jest śmieszne, że w takim małym bloku jak bedrock jesteśmy i się pomniejszyliśmy do takich rozmiarów. Ciekawe, czy wszystko już tam zabudowali. Czekajcie, widzę tam jakieś małe mróweczki, które budują w tym wielkim bloku. Aha, coś tam się robi. Bawić, jestem. Kasia? Jestem. To? To ty? Tak, bo zabawkę ogólnie tą znaleźliśmy, którą szukałaś. Ja widzę właśnie, mam tutaj, patrz, pójdź tutaj, już ją kładę. O, tutaj to jest, chwilka, to jest, o ta, to jest ten, to jest kłapouchy, możesz zobaczyć, widzisz? Aha. Ten słonik. Widzę, no to super. Ten słonik, to jest kłapouchy. Czyli dzień dobry. Tutaj z domkiem dla lalek wszystko się, o, dzień dobry. Dzień dobry, Kaśka, jak było? Co, jak było? Skąd, dobrze się zajmowało? Skąd pani ma to w ręce? Bedrock? Jak to? Ja się znalazłam na ulicy. No nie, no to tak normalnie sobie nie leży na ulicy. Gdzie na ulicy? Też bym chciał trochę zebrać. Było naprawdę fajnie, mamo. Mamo, pan Laki wybudował, wujek Laki naprawił mi cały domek dla lalek. Serio, cały domek dla lalek? Proszę zobaczyć tutaj. O, tu w tym miejscu. Okej, dobra. Ale super, dziękuję. Na pewno Kaśka jest zadowolona. Kaśka, co powiesz o tym? Tak, już mi lalki nie uciekam z domku dla lalek. Spójrz, mam kłapouchego. Wow, kłapouchy, no faktycznie, przecież ty go zgubiłaś przed chwilą. Znaczy no przed właśnie. Moim wyjściem. No właśnie, wujek Laki jest naprawdę super. No, dziękuję. To proszę bardzo i ja wracam do siebie do domku, to cześć. Cześć. Pa, pa. No i zobaczcie, mam super bedrockową zbroję, dowiedziałem się super rzeczy na temat właśnie tej oto tego materiału budowlanego i wszystko super, dlatego oglądajcie codziennie moje filmy, codziennie są na moim kanale i żegnam się z wami, popo!